Witam Państwa, dobry wieczór. Z bochnem chleba z tegorocznego zboża i z dożynkowym wieńcem przybyli do Warszawy rolnicy z gminy Gostynin w województwie płockim. Rolników przyjął w Belwederze Wojciech Jaruzelski. Czy tegoroczny wieniec daje szansę, że dożyjemy do następnych żniw? Czy te kłosy są dorodne? Widać po kłosach, na dorodne. W plonach to na pewno starczy. A zbiory dobre? Dobre. Starosta gminnych dożynek w Gostyninie Józef Gontarek i jego asystentka Halina Krukowska upiekli ten chleb już po uroczystościach dożynkowych. Na pomysł, aby odwiedzić prezydenta, wpadli działacze Związku Kółek Rolniczych i Solidarności Wiejskiej. Rolnicy gminy, mimo bardzo złej jakości ziemi, uzyskali w tym roku dobre plony. Można. Do Belwederu przywieźli jeden z 16 wieńców, które przygotowano na dożynki, podobno najdorodniejszy. Prezydent pogratulował rolnikom zbiorów, podkreślając, że nigdy nie zależą one tylko od pogody. Decydujące znaczenie zawsze ma ludzka praca. Na ich ręce przekazał głęboki ukłon dla wszystkich ludzi rolniczego trudu. A dwa dni przed 50. rocznicą wkroczenia wojsk Armii Radzieckiej na terytorium Polski odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, na którym oprócz podjęcia dyskusji nad miejscem i rolą naszego towarzystwa w nowych warunkach społeczno-politycznych przyjęliśmy także oświadczenie, w którym ustosunkowaliśmy się do wydarzeń sprzed 50 lat. W tym też oświadczeniu między innymi stwierdziliśmy i uznaliśmy wszystkie układy radziecko-niemieckie za akty gwałtu, akty przemocy, niezgodne ze stosunkami przyjaźni. Jednocześnie z zadowoleniem powitaliśmy fakt, iż o tych wszystkich sprawach mówi się obecnie w Związku Radzieckim, iż zostały one tam również potępione i wyraziliśmy nadzieję, że tego typu działanie przyczyni się do dalszego umocnienia stosunków między naszymi narodami. Ucie Warszawa, po raz trzeci spotkanie warszawskiego środowiska partyjnego. Spotkali się tu robotnicy, studenci, pracownicy naukowi, po prostu ludzie, którzy chcą twórczego fermentu w partii. Czy można powiedzieć, że ten ruch jest właściwie początkiem końca PZPR-u, a więc takiej partii w tym kształcie, no tej partii? Tak, po prostu partia pozbywa się swoich dyskusji, tych swoich schematów, balastów. Dobrze, w takim razie jaka ma być nowa partia? Czy mają być dwie partie, czy ta partia ma być zreformowana, czy też będzie to nowa partia? Nowa partia, ale która nie powstała z niczego, która nie zrodzi się przecież z powietrza. Łącznikiem między starą a nową partią będą ludzie z całym bogactwem swojego intelektu, doświadczeń. Partia będzie bazować przecież na tradycji, na wielu cennych wartościach polskiej myśli socjalistycznej, międzynarodowego ruchu robotniczego. Ale chcąc zapewnić istnienie partii lewicy na dłuższą metę w Polsce, przyciągnąć młodych ludzi, musimy dokonać dzieła, które tak jak pan redaktor określił, w istocie rzeczy stworzenie nowej partii. O 21.05 w programie pierwszym nadamy film dokumentalny pod tytułem Chcę być prezydentem wszystkich Polaków. Chcę być prezydentem wszystkich Polaków to tytuł filmu dokumentalnego poświęconego życiu i działalności Wojciecha Jaruzelskiego. Niepublikowane zdjęcia, nieznane fakty przybliżają jego sylwetkę, którą znamy głównie od strony oficjalnej. Bohater filmu odpowiada na wiele pytań. Oto jedno z nich. Czy można być równocześnie prezydentem wszystkich Polaków i członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? O polskim prezydencie mówią wybitni politycy współczesnego świata i główne postaci naszego życia społecznego i politycznego. Chcę być prezydentem wszystkich Polaków. Ten film nadamy dziś w programie pierwszym o 21.05. Od niedzieli przewidywana jest poprawa pogody i ocieplenie. Cyrkulacja zmieni się na południową, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Ale zanim to nastąpi, sobota będzie jeszcze pochmurna i deszczowa. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu, do widzenia.